Wizytę w Tallinie rozpoczynamy od Górnego Miasta. Jesteśmy u podnóża zamku Tompea z jego wieżą zwaną Długi Herman o wysokości 45 metrów. Pozostała część zamku została gruntownie przebudowana i obecnie ma tu siedzibę Parlament Republiki Estonii. Obok wznosi się Sobór Aleksandra Newskiego, zbudowany w 1900 roku w stylu bizantyjsko-rosyjskim, zwieńczony pięcioma cebulastymi kopułami. Jest katedrą metropolitalną autonomicznego estońskiego kościoła prawosławnego. Luterańska katedra Najświętszej Marii Panny. Pierwotny drewniany kościół zbudowano w tym miejscu już w 1219 roku. Widok na cebulaste kopuły Soboru Aleksandra Newskiego. Z Górnego Miasta doskonale widać średniowieczne mury miejskie i tallińską starówkę. Turyści docierają do Tallina także drogą morską. Jeden z budynków rządowych. Nad starówką dominuje wieża kościoła świętego Olafa o wysokości prawie 124 metrów. Siedziba Estońskiej Akademii Nauk. Średniowieczne mury miejskie. Do dziś przetrwało 26 baszt i 1850 metrów murów obronnych. Miejsce zwane Ogrodem Króla Duńskiego, mur miejski przy baszcie Dziewic i okrągła baszta zaglądać do kuchni. Schody zwane Krótką Nogą. A to Długa Noga i Brama Miejska o tej samej nazwie. Brama Długa Noga od strony miasta. Kocia studnia, do której średniowieczni mieszkańcy wrzucali martwe koty. Boczna ściana ratusza miejskiego. Różnorodna architektura kamienic na tallińskiej starówce. Gotycka kamienica kupca Peperzaka, w której obecnie mieści się restauracja. Kamienice przy placu ratuszowym. Gotycki ratusz z 1404 roku. Główna fasada jest zwieńczona blankami. Ośmioboczna wieża ratuszowa ma 64 metry wysokości. Ośmioprzęsłowe podcienia, w których niegdyś mieściły się stragany. Tak zwany mały pręgierz. Dom Wielkiej Gildii, gotycka kamienica z 1410 roku. Budynek ambasady rosyjskiej w Estonii. Dom Bractwa Czarnogłowych z fasadą w stylu renesansu niderlandzkiego. Od średniowiecza wyrabia się w Tallinie marcepan. Jesteśmy w małym muzeum marcepanu Kalew. Jest tu ponad 200 marcepanowych figur. To prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, a tu prezydenci Trump i Putin.
podobnie jak w Rydze, trzy siostry, gotyckie kamienice z XV wieku. Wielka brama morska wzniesiona w XIV wieku. Nad jej łukiem umieszczono herb miasta. Z bramą sąsiaduje baszta Gruba Małgorzata z 1510 roku o średnicy 25 metrów i wysokości 20 metrów. Brama Wiru, średniowieczna brama miejska z XIV wieku. Dziś to jeden z symboli Tallina. Rzymskokatolicka katedra świętych apostołów Piotra i Pawła, zbudowana w stylu neogotyckim w 1844 roku. Msze są tu odprawiane także w języku polskim. Rynek kwiatowy przy bramie Wiru. Pomnik upamiętniający ofiary zatonięcia rosyjskiego pancernika Rusałka. Opuszczamy Tallin i kontynuujemy naszą podróż do Petersburga.